wymiary naszych postaw życiowych skonfrontowany z głosem Pisma Świętego, z głosem Biblii. Wsłuchując się w tekst, odpowiedź sobie na pytanie, pod którym z tych osób możemy się podpisać własne życie. Następnie przedstawimy kilka utworów wykonanych zespołu Testimonium, zwłaszcza płyty kolędowej. I życzymy w imieniu zespołu Wam wszystkim Bożego Narodzenia w naszych sercach. Idziemy się przejść? Dobra, chodźmy. Ale dziś ludzi na ulicach, jak w dzień? Gdzie oni wszyscy idą? Jak to gdzie? Nie wiesz? Do kościoła. Ja tam nie chodzę do kościoła. Tam jest za dużo ludzi, duszno i nie ma czym oddychać. A jeszcze w dodatku każdy perfumuje się innym zapachem. Ja czasem chodzę do kościoła, ale nie zawsze. Przecież nie mam żadnego grzechu. Nikogo nie zabiłem, nie kradnę. Można być dobrym chrześcijaninem, a nie chodzić do kościoła. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak byłam mała, to chodziłam czasem do kościoła, ale nigdy nie dawałam na ofiarę. Nie będę utrzymywać darmo zjadów. Ja też nigdy nie dawałem. A te ich akcje charytatywne, ciekawe co robią z tymi pieniędzmi. Przecież nigdy nie ogłaszają, dla kogo są te zbiórki. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Gruby, gdzie można pośpiewać, posłuchać grania, głośno opowiadać o swoich przeżyciach. Tam też jest ciekawie. Ci ludzie często nawet mówią tymi językami. Oni też nie chodzą do kościoła, a są dobrzy i pobożni. Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. A te kościelne posty? Ja tam nigdy nie przestrzegam żadnego postu. Przecież... Ja też nie uznaję postów. Przecież w Biblii nic nie ma na ten temat.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Post. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako łudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twojemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy Twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli ty nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Ale zimno. Przydałoby się gdzieś ogrzać. A może wyjdziemy do kościoła? Dobrze. Tak jakoś dzisiaj dziwnie. Zobacz. Jeszcze ksiądz siedzi w konfesjonale. A może pójdziemy do spowiedzi? Chodźmy. Chyba jeszcze zdążymy. Tak. Chyba jeszcze nie jest za późno. Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał.